Zacznę. Tak, ready? Czy nie ready? Tak? To dzień dobry, witam Państwa serdecznie na briefingu prasowym poświęconym KPO dla kultury i zacznę od trudnej informacji, a mianowicie w zasadzie mam do informację dobrą, złą i ważną dzisiaj. To są trzy informacje, które z moich ust padną. Na początku może zacznę od tej złej informacji. Nie będziemy dzisiaj opublikowywać wszystkich wyników KPO, skupimy się dzisiaj na grantach. Powiem za moment dlaczego. A teraz ta informacja dobra. Mamy wyniki grantów, które z mojego punktu widzenia i wydaje mi się, że z punktu widzenia także operatora środków i potencjalnych beneficjentów są najważniejsze ze względu na to, że czekamy na realizację projektów tak naprawdę już we wrześniu, październiku, listopadzie, więc im szybciej nasi beneficjenci otrzymają informację o tym, że dostają dofinansowanie, tym lepiej. Udało nam się dofinansować, proszę Państwa, 1500 projektów. Cała alokacja została wykorzystana. Jak Państwo widzą, mieliśmy złożonych 4619 wniosków o dofinansowanie, co oznacza, że dofinansowaliśmy około 30%. Możemy wrócić do tego pierwszego slajdu. Ja już będę grzeczna i będę szła po kolei. Jak Państwo widzą, wartość złożonych wniosków to jest prawie 330 milionów złotych. W tej alokacji mieliśmy 112 milionów złotych, z czego 106 milionów to są tak naprawdę dofinansowania w tym pierwszym etapie. Za moment dojdzie etap odwoławczy, na który mamy prawie 6 milionów złotych. Ale możemy przejść dalej. Jak Państwo widzą, my też zwiększyliśmy w związku z tym, że wniosków zostało złożonych ogrom. To było prawie 8 tysięcy wniosków o dofinansowanie i z grantów, i ze stypendiów. Zrobiliśmy od razu, wdrożyliśmy projekt naprawczy, czyli zwiększenia ilości ekspertów, liczby ekspertów w komitetach selekcyjnych. W związku z tym mieliśmy aż 8 zespołów, które oceniały sztuki wizualne, 4 zespoły, które oceniały muzykę, 3 zespoły, które oceniały teatr i 2 zespoły, które oceniały muzealnictwo, taniec, po 2 zespoły, które oceniały muzealnictwo, taniec, kulturę ludową i tradycyjną. I jesteśmy, powiększyliśmy już w związku z tą ilością wniosków, powiększyliśmy już komitet odwoławczy z 30 do 40 osób. No i tak jak mówiłam, ten nabór to jest 112 milionów, wykorzystaliśmy całość i czekamy jeszcze na tę część odwoławczą, na którą zostawiliśmy kwotę prawie 6 milionów złotych. Teraz tak, zrobiliśmy dla Państwa kilka takich podsumowań, jak to mniej więcej rozkłada się geograficznie. Nie jesteśmy zaskoczeni. Najwięcej wniosków o dofinansowanie, tych dobrych wniosków o dofinansowanie, które zostało dofinansowane, zostało złożonych w województwie mazowieckim. Jak Państwo widzą, mamy silne województwa. To samo było przy składaniu wniosków o dofinansowanie. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, jak to się rozkładało po Polsce. Rozkładało się mniej więcej tak samo. Więc mamy silne Mazowsze, silny Dolny Śląsk, silną Małopolskę, silny Śląsk. To w ogóle nas nie dziwi. No i opolskie, lubuskie to są dwa te województwa, z których wniosków o dofinansowanie dofinansowaliśmy najmniej. No i teraz jak to mniej więcej rozkłada się po naszych obszarach tematycznych. Jak Państwo widzą, 25% wniosków zostało dofinansowanych w sektorze kultura ludowa, 35% z tych, które zostało złożonych muzea. Muzyka 23% z tych, które zostało złożone, sztuki wizualne 28%, taniec 46% i teatr 62%. Tak to mniej więcej rozkłada się w segmentach.
No i teraz podział na to, jakie podmioty dostały dofinansowanie. No jakby najwięcej dofinansowania otrzymały tutaj nasze instytucje kultury, zarówno rządowe, jak i samorządowe. Prawie 600 wniosków dofinansowaliśmy organizacjom pozarządowym i podmioty prywatne, to jest ponad 150 wniosków łącznie. Mieliśmy tutaj złożone wnioski przez i jednoosobowe działalności gospodarcze, jak i podmioty trochę większe. A i teraz procedury odwoławcze. Bardzo ważna informacja dla wszystkich naszych beneficjentów. Ta lista, którą dzisiaj opublikujemy, jest listą informującą Państwa o tym, że wniosek przechodzi do dofinansowania. Natomiast bardzo ważna informacja. Dokładną informację o tym, jak wygląda dofinansowanie, chociaż muszą Państwo pamiętać, że zgodnie z regulaminem konkursowym my dofinansowujemy pełne kwoty projektów. To nie jest tak jak w programach ministra, że możemy je obciąć. Dofinansujemy pełne kwoty. Dostają Państwo informacje od naszej instytucji, która zarządza tym programem, tak? Czyli od Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca. I dopiero w momencie, kiedy dostają Państwo tą informację, kiedy zostaną podpisane wszystkie protokoły przez naszych ekspertów, bo przypominam, że te wnioski o dofinansowanie były oceniane tylko i wyłącznie przez ekspertów powołanych do komitetów sterujących, wtedy mają Państwo oficjalną informację o tym, że projekt został dofinansowany. Co się dzieje z wnioskami, które i z beneficjentami, potencjalnymi naszymi beneficjentami, którzy nie dostali dofinansowania, a mogą się odwoływać? Czekają na informacje od NIMIT-u. Po informacji, którą uzyskają albo w drodze, nie wiem, witkaca, albo w drodze pocztowej, bo mamy taki obowiązek informować Państwa o tym również drogą listowną, mają Państwo 7 dni na odwołanie. I my w momencie złożenia przez Państwo odwołanie mamy minimum 14 dni na ocenę wniosku ponownego. Pewnie pojawiają się pytania i pojawiają się już pytania nawet do mnie bezpośrednie. Co się stanie, czy my będziemy wiedzieć, co było nie tak we wniosku o dofinansowanie, które nie został dofinansowane. Oczywiście dostaniecie Państwo dokładną informację, co w tym wniosku było nie tak i nad czym ewentualny komitet odwoławczy będzie się pochylał ponownie. My w związku z tym, że tych wniosków do odwołania mamy ponad 3000, jeśli dobrze liczę, to już uruchomiliśmy większą ilość ekspertów w komitecie odwoławczym i no, jakby, proszę mi uwierzyć, to był bardzo trudny dla nas czas, żeby tej oceny w ogóle dokonać w tym krótkim terminie. Natomiast jesteśmy przygotowani na to, żeby rzeczywiście spiąć się tak bardzo, jak jest to możliwe i tą procedurę odwoławczą również przeprowadzić. Jak tak szybko, jak jest to możliwe. No i teraz ta trudna wiadomość, a mianowicie stypendia. Chciałabym naszym potencjalnym stypendystom powiedzieć, że spokojnie, że wszystko jest na dobrej drodze. Wyniki stypendiów najprawdopodobniej będziemy mieć już za tydzień. Być może nawet na początku przyszłego tygodnia. To nie jest tak, że w związku z tym, że te wyniki są publikowane we wrześniu, to stypendyści, którzy starają się o 6-miesięczne stypendium, nie dostaną 6-miesięcznego stypendium. To nie jest tak. My mamy możliwość refundacji tych środków. W związku z tym tutaj jesteśmy, jeśli chodzi o kwoty, jesteśmy absolutnie bezpieczni. Co jeszcze powinnam powiedzieć? Jeszcze powinnam powiedzieć informację ważną, bo to miały być 3 informacje. Dobra, zła i ważna. Ważna jest jeszcze taka, że my w ogóle w Ministerstwie Kultury zaczynamy trochę reformować system przyznawania dofinansowań. Wprowadzamy też różne metody zabezpieczające, odpolityczniające system finansowania kultury i między innymi dzisiaj uruchamiamy nabór pilotażowy do kilku programów ministra, nabór pilotażowy na ekspertów do kilku programów ministra. Będzie to nabór otwarty. Można będzie wejść na naszą stronę internetową,
zgłosić się do bycia ekspertem w programach ministra. My będziemy robić to w 5 pilotażowych programach, między innymi promocja polskiej kultury za granicą, między innymi wydarzenia artystyczne dla dzieci i młodzieży, edukacja artystyczna, ale także na przykład infrastruktura kultury. W związku z tym i my będziemy w tych 5 programach brać pod uwagę przy ocenie wniosków tylko i wyłącznie ekspertów, którzy zgłoszą się do tej bazy. Tak? Czyli w tym momencie mamy nabór otwarty, do tej bazy oczywiście może się zgłosić każdy, kto spełnia konkretne wymagania i tylko z tej bazy ekspertów będą osoby, które będą oceniać wnioski o dofinansowanie w programach ministra. Na razie robimy to w sposób pilotażowy, czyli 5 programów. Chyba powiedziałam wszystko, co powinnam. Jeśli mają Państwo jakieś pytania, to śmiało odpowiem. Są z nami również przedstawiciele Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca, pani dyrektor, pan wicedyrektor, więc jesteśmy otwarci na pytania, jeśli są jakieś. Brak? Super, to doskonale, bardzo Państwu dziękuję. To w takim razie to był bardzo łatwy briefing. Spodziewałam się trudnych pytań. Jeszcze raz gratuluję, bo ja jeszcze w ogóle nie pogratulowałam. Gratuluję wszystkim naszym beneficjentom grantów na razie. To jest 1503 projekty. Niektóre te projekty są naprawdę dobre, takie, na które czekam, bo znam je z perspektywy wnioskodawców, więc no, czekamy na realizację. Mamy 1500 projektów do realizacji do końca tego roku. No więc czekamy z niecierpliwością. Umowy będą podpisane do 30 września. Czeka nas fantastyczna, kulturalna jesień. Dziękuję bardzo.